Ta wystawa jest no, w miejscu zupełnie znamiennym, w miejscu, które właśnie przetrwało Holokaust, było częściowo spalone. Instytut Nauk Judaistycznych, obecnie Żydowski Instytut Historyczny imienia Emanuela Ringelbluma, i już ta sama podłoga na dole spalona jest pewnego rodzaju dzisiaj wartością artystyczną, ale oczywiście to jest po prostu świadek historii. Przestrzeń wystawiennicza jest tutaj jakby dokaptowana. Nie jest to duża wystawa, jest to pewien subiektywny wybór, ale myślę, że wybór bardzo ciekawy i ta sala największa, która jest po wielu latach jakby otwarta, to znaczy stała wystawa została zdemontowana i mamy tą właśnie wystawę czasową, która pokazuje w sumie piękno tej sali, a jednocześnie no to, że ta sala ma już kilkadziesiąt lat i że jest autentycznym w sercu miasta elementem po prostu dziedzictwa. I to dziedzictwo żydowskiego, z którego bardzo mało ocalało w Warszawie. No, pomysł to jest wyszedł na, jakby na zapotrzebowanie Instytutu. Pani Teresa Śmiechowska chyba zainicjowała właśnie taki szeroki zakres tematu, który no, jest mało znany w sztuce polskiej, ponieważ wiele prac ma ten temat jakby zakamuflowany, temat Holokaustu. Nie jest oczywisty, bo jeżeli byłby przedstawiany w sposób oczywisty, to no, byłyby to prace no, praktycznie nie do zniesienia, prawdopodobnie bez wartości artystycznej. Natomiast tutaj są prace wielu mistrzów. Ja jeszcze mam specyficzny stosunek do tych prac, ponieważ wielu z tych artystów znałem. Byli dosłownie, tak jak Nach, Samborski czy Linke, moimi sąsiadami. Także mój tutaj stosunek jest nieobiektywny. Ja oczywiście jako dziecko czy nastolatek nie byłem wtajemniczany w takie jakieś głębokie interpretacje artystyczne, ale jednak wzrastałem jak gdyby z tymi pracami. Natomiast dużym dla mnie tutaj przeżyciem jest styczność z pracami jak gdyby innego pokolenia. To jest taki ogromny rozdźwięk pomiędzy artystami, którzy wręcz sami przeszli, przetrwali okres Holokaustu i ich prace są bezpośrednio po wojnie lub też później pewnymi reminiscencjami mniej czy bardziej zakamuflowanymi i pracami pokolenia no, młodszego, nie może nie bardzo, ale znacznie młodszego, które no, zna to tylko z relacji albo rodzinnych, albo w ogóle dowiedziało się nagle, co było wielkim zaskoczeniem i często to zaskoczenie, tak jak u Władka Klamerusa, spowodowało jakby chęć podjęcia tego tematu w sposób zupełnie taki spontaniczny. I oczywiście podjęcie tego tematu to jest ogromny dylemat i dlatego te prace są tak ciekawe, myślę, ponieważ tu jest element jakiegoś tego przeżycia i nie da się oddzielić wartości jakby intelektualnej tej pracy od wartości plastycznej, dlatego że tutaj trzeba powiedzieć, że to są prace jednak o wartości plastycznej. No, może instalacje wideo, ale też one muszą mieć pewien skomponowany obraz, czy też obraz emocjonalny. Prace właśnie Becka, zrobione w bunkrze, niesamowicie zupełnie dramatyczne i takie filozoficzne, aforystyczne właściwie te prace. Jednocześnie pokazujemy Sterna, którego przy całym dramatyzmie użyciu kości jednak emanuje jednak plastyka, czyli ta wartość artystyczna dla tego pokolenia, jak i dla Nachta, po prostu to rzemiosło, ten kunsz artystyczny niezależnie od tematu po prostu wbija się na pierwszy plan. Jakby temat schodzi troszeczkę, może nie na bok, ale schodzi jak gdyby właśnie w taką strefę bardziej kontemplacji, a narzuca się obraz, kompozycja koloru.
wyboru. No, realizm, nawet hiperrealizm, surrealizm Linkego to ciekawe prace, ponieważ tak znane, wielokrotnie reprodukowane, ale nie pokazywane od jego śmierci, od 1962 roku. Także jest to niesamowita sprawa, że te trzy prace z cyklu Kamienie krzyczą, które dotyczą bezpośrednio terenu getta, są tutaj razem zestawione po ponad półwieczu. Właściwa kompozycja daje rangę pracy, a jednocześnie w związku z tym honoruje rangę też tematu. To można świetnie zobaczyć właśnie w pracach Marka Oberlandera. Skromnych, ale wspaniale zestawionych, jakby połączenie właśnie antyku z pewnym impresjonizmem, ale użytym dla dramaturgii. Jest to taki ciąg właśnie. Jest tu kilku po prostu artystów, na podstawie których jakby można w ogóle ciąg historii sztuki zobaczyć. Natomiast instalacje, jeszcze wrócę do tych instalacji, one oczywiście mają swoje interpretacje. Dwie instalacje są takie, które wymagają po prostu pilnego prześledzenia całej ścieżki dźwiękowej, ponieważ to są opowiadania z morałem, czyli to są rodzaj małych filmów, ale są też po prostu takie montaże fotograficzne, które tylko wyrażają właśnie emocje i stosunek autora, wręcz zauważenie pewnego szczegółu, którym on się przejął w Holokauście. Ja nie chcę zdradzać tego, bo to właśnie po to widz powinien przyjść, żeby zobaczyć ten szczegół. To jest duże zadanie, naprawdę poważne zadanie, jeśli ktoś się sztuką interesuje. Tu do niektórych prac będą podpowiedzi. Artyści sami, nie kuratorzy, tylko sami artyści umieścili takie nieduże teksty, które są podpowiedziami, czyli można sprawdzić się, czy się odczytało intencje artysty. Tworzono nawet w najgorszych momentach, nawet właśnie w bunkrach. Sztuka chyba jest po prostu elementem człowieka, chyba jednak jest nierozerwalnym elementem człowieka i jako oczywiście, że zostało zniszczone ewidentnie nie tylko pokolenie, ale po prostu naród. Resztki narodu, czy też inne narody, no tworzą, przeżywają te swoje dramaty i tworzą nieustannie. Póki ludzkość będzie żyła, mi się wydaje, że w ogóle sztuka to jest jedyny taki punkt oparcia i prawdziwego przeżycia. Więc oczywiście, że element Holokaustu wydawał się i wydaje się jakimś niezrozumiałym, nie do zaakceptowania, takim samobójczym właściwie aktem człowieka, która rzeczywiście prowokuje do takiego stwierdzenia, skoro człowiek się tak zachowuje, to już nic nie warto. No ale jednak tutaj działają jakieś siły natury, inni mogą mówić o siłach nadprzyrodzonych, które powodują, że ludzie się odradzają i nawet ci, którzy przeszli najgorsze chwile, tak jak Nacht, najlepsze swoje obrazy stworzyli po. Jest około 40 artystów, ponad 90 prac. Jest to podzielone tak jakby w strukturze tego budynku. Rozpoczyna się wystawa na dole pewnym takim preludium, pewnymi takimi artefaktami, które zostały jakby w sposób artystyczny zinterpretowane. Później jest ta część jakby przedsionka, w którym jest coś jakby poza tą wystawą, taki appendix, pierwszy raz pokazywane zdjęcia zachowane, zebrane przez Onek Szabat, czyli przez grupę Emanuela Ringelbluma, i które ocalały w bańkach i puszkach metalowych zakopane w 1943 roku po wojnie odkrytej. Te zdjęcia w ilości 62 sztuk są tutaj właśnie umieszczone w takim
wąskim, klaustrofobicznym wręcz korytarzu, który jest jakby przed wystawą. Także część ta wejściowa pokazuje cztery rzeźby, które są tutaj no, taką mniejszością, ale są to bardzo ważne dzieła, dlatego że jest tutaj szkic Rapaporta do tego pomnika bohaterów getta i są zdjęcia, jak on z tego szkicu gipsowego korzysta. Także bardzo ciekawy dokument. No i ta sala główna, którą dysponuje Instytut, została jakby tak zaaranżowana, żeby dostawić no, ścianki, one są w kształcie litery H, Holokaust, ale to nie musi koniecznie widz tego wiedzieć. One powiększają po prostu możliwość ekspozycyjną. Staraliśmy się też każdego artysty jakby dać mu pewien rodzaj takiej subtelnego wydzielenia w miarę możliwości. Oczywiście tu jest pewna dynamika i jednak niepokój, dlatego że instalacje wideo też mieszczą się na tej sali. To wszystko musi ze sobą zgrzytać, bo to jest bardzo, bardzo zgrzytający temat. Myślę, że warto naprawdę przyjść na tą wystawę z kilku co najmniej powodów. No, na pewno wiele osób będzie chciało po prostu przyjść, ponieważ przychodzi na wydarzenia artystyczne, ale także pod kątem po prostu, że jest to rocznica, że jest to ten pretekst i to jak gdyby mobilizuje. Ale ja też bardzo, bardzo zapraszam naprawdę, żeby obejrzeć te prace, zobaczyć ten kunszt tych prac. No nie wiem, może zdziwić troszeczkę interpretacją tych młodszych, może być nawet oburzonym na niektóre interpretacje tych młodszych, no ale oni do tych interpretacji mają prawo. No, oni tak to zrobili i sami się narazili, oni wiedzą, co robią. Te prace zrobili w całkowitej świadomości, ponieważ wystawiając na takiej wystawie, pod takim tytułem, jest to jednoznaczne określenie się. Także myślę, że nerw tej wystawy jest największą jakby jej wartością i połączenie różnych elementów, także mimo, że to nie jest duża wystawa, bo nie ma takiej przestrzeni, to taka wystawa, myślę, jeszcze długo, długo się nie powtórzy.